Był pewnego razu ubogi kapłan, który miał małe mieszkanie w pobliżu świątyni, gdzie pełnił służbę. Dochody jego były bardzo skromne, a składały się przeważnie z miłosiernych datków, jakie otrzymywał od członków gminy. Kapłan ten jednak był ze swego losu zadowolony i nie skarżył się nigdy, bo nie potrzebował niczego więcej oprócz jadła i odzieży. Czuł się w swoim zawodzie szczęśliwym, a gdy tylko mógł zakurzyć fajeczkę, wypić filiżankę herbaty. Gdy węgle w garnku jego cały dzień nie wygasały, a w kociołku woda wesoło kipiała, zdawało mu się, że jest bogaty, gdyby jaki król. Kociołek na wodę jest w Japonii rzeczą niezbędną. Nie brak go w żadnym mieszkaniu czy to u ludzi znakomitych, czy prostych, bogatych, czy ubogich. Zawsze kryje on pod sobą garść węgli, a gdy obcy przybysz zwiedza mieszkanie japońskie, kociołek spogląda na niego, jak gdyby go witał serdecznie. Budzi zresztą w nas wspomnienia miłe i swojskie, gdyż nie różni się niczem od naszego kociołka, wszędzie w Europie używanego, z którego zwykliśmy brać w kuchni wodę na kawę lub herbatę. Kształtem swym przypomina nieco poczciwą kwoczkę, która siedzi na jajach i jeży swe pióra, aby żadne z jaj od zimna nie ucierpiało. Tak też i naszego kapłana, kociołek był najcenniejszym przedmiotem, jaki posiadał. Gdy przybywał do niego w odwiedziny jaki kolega w zawodzie lub inny znajomy, Spoglądał nasz kapłan na swój kociołek, a skoro widział, że się nad nim unosi lotna i przejrzysta para, nie odczuwał już ubóstwa i witał swego gościa tak serdecznie, jak gdyby był Krezusem. Ale kociołek ten był już bardzo, bardzo stary, a nasz kapłan, wiedząc, że żadna rzecz nie może trwać wieki, spoglądał często z bolesnym westchnieniem na swego najlepszego przyjaciela i wiernego towarzysza i brał go nieraz do ręki, by badać, czy nie jest gdzie w jakim miejscu uszkodzony. Dotychczas badania te wypadały zawsze po myśli, ale wszak pewnego dnia mógł się stan rzeczy zmienić i cóż miałby wtedy począć biedny kapłan? Kupić nowy kociołek? O tym nie było co myśleć, bo taki dobry, mocny kociołek jest drogi, a cena jego przewyższałaby o wiele stan kasy biedaka. Trawiony tą troską, która mu nie dawała chwili spokoju, Przeglądał pewnego dnia komórkę na samym końcu podwórza świątyni, gdzie się znajdowały stosy starych rupieci, obecnie już do niczego nieprzydatnych. I o dziwo, między tymi starymi gratami, znalazł nasz kapłan właśnie to, czego szukał, czego tak gorąco pragnął, okazały kociołek, który nie zdradzał żadnych braków i wydawał się zupełnie dobrze utrzymany. Któż był wtedy od niego szczęśliwszy? z serca jego ustąpiła, jak mgła pod ciepłem promieni słonecznych, i postanowił natychmiast swój dawny kociołek, który mu przez tyle lat wiernie służył, na bok odstawić i na nadzwyczajne okoliczności zachować, a natomiast wziąć do codziennego użytku kociołek świeżo znaleziony. Jak pomyślał, uczyni. Z wieczora ustawił kociołek ten na węglach i nic złego nie przeczuwając usiadł przy stole, by się ze swych świętych ksiąg kilka modlitw nauczyć, które mu mogły na drugi dzień być potrzebne. Gdy tak siedział, spokojny, w swej cichej celi, cały pogrążony w nabożnych przypowieściach, obudził go nagle z zadumy dziwny stuk pochodzący z kociołka. Zdziwiony, ogląda się. Zdawało mu się, jakoby woda w kociołku już bliska była wrzenia, gdyż widział wyraźnie unoszącą się nad nim parę. Ale oprócz tego przedstawił mu się jeszcze o wiele dziwniejszy widok. Wstrzymuje oddech, przeciera oczy, szczypie się w nogi, by się przekonać, czy to nie sen, ale wszystko było w porządku. Czuł i był pewien, że to, na co patrzy, widzi na jawie. Oto cudowny kociołek wydłużał się zwolna i zmieniał swój kształt. Na wierzchu jego tworzyła się głowa z oczami, uszami, nosem i gębą. Reszta kociołka zmieniła się w ciało, gęsto włosami porosłe, w które w końcu otrzymało ogon i nogi, a gdy ta straszna postać zeskoczyła z garnka, gdy poczęła się wyprężać i ze zdziwieniem po izbie rozglądać, poznał nasz kapłan ku swemu wielkiemu zdumieniu, że zamiast kociołka stoi przed nim prawidłowo rozwinięty tanuki. Tanuki, jest to rodzaj zwierzęcia drapieżnego, które tylko w Azji Wschodniej, a zwłaszcza w Japonii, znaleźć można. Żyje w lesie. A kształtem swym podobny jest nieco do naszego niedźwiedzia a po części i lisa. Zwierzę to odgrywa ważną rolę we wszystkich podaniach i baśniach japońskich. Otóż taki to tanuki wyłonił się przed oczami kapłana z jego kociołka. Potem zaczął skakać w sposób dziki i szalony, przejmując kapłana coraz większym zdumieniem i trwogą. Na próżno odmawiał kapłan modlitwy, na próżno szeptał zaklęcia i czary, tanuki skakać dalej pochwycił tedy laskę i uderzył zwierzę, ale i to nic nie pomagało. Tanuki nie przestawał skakać i wyprawiał przedtem tak okropne wrzaski, że cały domek trząsł się w swych posadach. Tego już było naszemu kapłanowi za wiele. Poszedł tedy do znajomego braciszka i opowiedział mu o tym strachu. Obaj uzbroili się w ciężkie pałki i powrócili do izby, gdzie tymczasem wrzaski nie ustawały. Poczęli wtedy okładać zwierzę kijami, aż osłabione i wycieńczone uspokoiło się. Wtedy pochwycili je, włożyli do przygotowanej skrzyni, zatrzasnęli wieko i zamknęli skrzynię jeszcze dla większego bezpieczeństwa. Znużeni usiedli, kapłan i braciszek, na matach na podłodze rozścielonych i rozmyślali, co począć z tym dziwnym zwierzęciem. Kapon przypomniał sobie niejasno, że przed wielu laty głosiła wieść, iż świątynia kryje w sobie zaczarowany kociołek. I na nieszczęście, ja właśnie muszę odkryć to złośliwe stworzenie, skarżył się. Tę bestyję, która zatruje mi życie i gotowa oddać świątynię w ręce złego ducha. Postanowił tedy kociołek co rychlej sprzedać i wysłał w tym celu braciszka do kupca, o którym wiedział, że handluje takimi rzeczami, a sam tymczasem odchylił ostrożnie wieko skrzyni i zajrzał do środka by zobaczyć, co się dzieje z Tanuki. Zwierzę jednak znikło bez śladu, a na jego miejscu widniał stary kociołek, tak cichy i niewinny, jak gdyby nigdy nie wprawił biednemu kapłanowi złośliwej psoty. O, znam cię dobrze, zawołał kapłan ze śmiechem. Budzisz się do życia dopiero wtedy, gdy woda w twem wnętrzu się ogrzewa i kipieć poczyna. Ale tutaj, w tym świętym przybytku, to się nie powtórzy więcej. Oto ja już się postaram, precz stąd. I z temi słowy wyjął kociołek ze skrzyni i postawił go na ziemię. Na drugi dzień o świcie przybyli braciszek z owym kupcem do kapłana. Kupiec obejrzał uważnie kociołek, a nie widząc w nim żadnych błędów, zgodził się łatwo z kapłanem co do ceny kupna. Zapłacił niewielką kwotę i odszedł, zabierając ze sobą niebezpieczny przedmiot. Kapłan był rad, że się pozbył kociołka i uwolnił dom swój oraz świątynię od strachów. Rzucał jednak zakupcem lękliwe spojrzenia i zmówił długą i gorącą modlitwę na intencję tego, aby kociołek na przyszłość stracił wszelką nieczystą moc i wypełniał swą służbę jak wszystkie inne. Ale modlitwa ta widocznie nie odniosła żadnego skutku, a kupiec, który niósł kociołek do domu, przekonał się już w drodze, że tu coś nie jest w porządku, gdyż ciężar jego stawał się z każdą chwilą większy i gdyby dom jego nie znajdował się tuż w pobliżu, nie byłby go w stanie dalej zanieść. Tak jednak przybył wreszcie wycieńczony na miejsce, ale potrzebował dłuższego czasu, aby wypocząć i wrócić do sił. Siadł na fotelu, napychał tytoniem jedną fajeczkę po drugiej i oparszy głowę o poręcz fotelu, wlepił oczy w kociołek, aż wreszcie usnął. Już wieczór zapadł, gdy się obudził i poczuł chętkę wypróbowania nowo kupionego kociołka. Wziął go wtedy w rękę, napełnił wodą i postawił na węglach. Podczas gdy woda się ogrzewała, chciał sobie przygotować wieczerze. By głód swój zaspokoić, poszedł wtedy do pobliskiej karkuchni po ryż gotowany i rybę. Gdy już wszystko było gotowe, usiadł do jedzenia i chciał właśnie wziąć w ręce kociołek, by sobie przyrządzić herbatę, bez której w Japonii żaden obiad ani wieczerza obejść się nie może. Ale gdy rękę wyciągał, cofnął ją nagle i patrzał w niemem zdumieniu na tę dziwną scenę, która się przed nim rozgrywała. Bo oto znów! Jak przedtem u kapłana kociołek przybrał dziwaczne kształty, na górze utworzyła się głowa z oczami, uszami, nosem i paszczą, potem ciało gęstym włosem okryte, nogi, ogon, słowem, oczom kupca przedstawiła się postać tanukiego i znów się poczęły szalone skoki i tańce, dzikie wycie i wrzaski, aż dom się trząscały i podłoga drżała. Była to rzecz dziwna i niesłychana, ale nasz kupiec, który posiadał umysł spokojny, nie stracił zimnej krwi ani przytomności, ale przede wszystkim spożył spokojnie wieczerze. Później zamknął drzwi i udał się na spoczynek, nie troszcząc się dalej o tanukiego, który ciągle swe harce wyprawiał. Nazajutrz rano, obudziwszy się ze smacznego snu, oglądnął się za zwierzęciem, lecz ku ponownemu wielkiemu zdziwieniu nie mógł go nigdzie znaleźć. Na jego miejscu widniał stary kociołek, tak cichy i niewinny, jak gdyby nie był w stanie nikomu psoty wypłatać. Zakłopotany kupiec przetarł swe oczy, oglądnął kociołek ze wszystkich stron i postanowił w końcu udać się do pewnego mądrego i uczonego starca, by mu o tym nadzwyczajnym wypadku opowiedzieć i o radę prosić. Poszedł tedy do niego, a starzec wysłuchał dokładnie i szczegółowo opowiadania i wykrzyknął. Ależ to niewątpliwie głośny bumbukuczamanga, ów sławny czarodziejski kociołek. Macie zaiste szczęście, przyjacielu, żeście dokonali tego odkrycia. Możecie teraz dojść łatwo wielkich bogactw, gdy tylko będziecie umieli należycie wyzyskać ową czarodziejską siłę kociołka. Gdy kupiec spojrzał na mędrca z zapytaniem, mówił tenże dalej. Weźcie ten kociołek i odbywajcie z nim podróż po kraju, a skoro wywabicie gorącą wodą Tanukiego na zewnątrz, zobaczycie, ile publiczność cisnąć się będzie na to niezwykle widowisko. Każde zechce je oglądać i zapłaci za wstęp, ile tylko zażądacie. Mogę wam powiedzieć, że ten kociołek, zwany Bumbuku-Czamanga, już przed stu laty zadziwiał i rozweselał wszystkich swą czarodziejską mocą. Potem zaginął bez śladu, powszechnie o nim zapomniano, Aż teraz dopiero wy, szczęśliwym trafem, znów go wydobyliście na światło dzienne. A więc dobrze, ruszajcie z nim w podróż, na sam przód do stolicy, a wkrótce staniecie się bogatym człowiekiem. Kupiec wysłuchał uważnie starego mędrca i zastosował się wiernie do jego rady. Wkrótce rozeszła się po całym kraju, dalekim echem, wieść o kociołku Pumbuku Chamanga i nigdzie nie mówiono o niczym innym. Całą stolicę ogarnął istny szał. Gęste tłumy cisnęły się do małej, na prędce sporządzonej widowni, by oglądać stary, niepokaźny kociołek, który, skoro w nim się woda rozgrzała, zamieniał się w tanukiego. A dzika radość panowała w publiczności, gdy zwierzę wyprawiało swoje skoki, biegało po linie ponad widownią rozpostartej, szybko i zwinnie, gdyby lino skoczek kołysało się i okrzykami pospólstwa zachęcone, coraz śmielsze sztuczki wyprawiało. Wreszcie chwytał kupiec zwierzę za skórę, zamykał je do ciemnej skrzyni, gdzie znów odzyskiwało kształt kociołka i na tym kończyło się zajmujące przedstawienie, które wnet potem znów przed nową publicznością świeżo się rozpoczynało. Tak stał się w krótkim czasie nasz kupiec najsławniejszym i najbogatszym człowiekiem w całej Japonii. Gdy jednak wieść o tem doszła do biednego kapłana, zaniepokoiła go wielce, wziął tedy pozwolenie od swego przełożonego i udał się za swych kur do stolicy, aby właściciela kociołka nakłonić do zaprzestania swego bezbożnego rzemiosłu. Czyż godzi się? Zapytał. Dla marnego grosza narażać wasze zbawienie i na tym i na tamtym świecie być potępionym na wieki? Bój, cóż myślicie? A zali zdaje wam się, że Bóg kocha ludzi, którzy takie czary pokazują i tumanią lud ciemny? Nie, powiadam wam. Zaniechajcie tego rzemiosła. Stańcie się znów pobożnym człowiekiem, który odwiedza świątynię i odmawia modlitwy. Ale to wszystko było bez skutku, gdyż kupiec, który stał się wielkim panem, nie słuchał upomnień biednego kapłana i odprawił go z niczym. – Zważcie – rzekł ten, że zabierając się do odejścia – że to ja wam sprzedałem ten kociołek i przeto za wasze zbawienie po części jestem odpowiedzialny. Będę się gorąco i szczerze za was modlił, aby według sił moich zmazać ciężki grzech, który przez wasze niecne postępowanie na siebie ściągnęliście. Raz jeszcze mówię, posłuchajcie mnie i zniszczcie ten przeklęty kociołek, aby moje modły były wysłuchane, a dusza wasza zbawiona. Ale kupiec pozostał głuchy na słowa kapłana. Tenże powrócił smutny i zmartwiony w swoje góry. Zrazu czynił sobie gorzkie wyrzuty, że sprzedał kociołek, ale teraz, skoro swój obowiązek wypełnił i kupca upomniał, Odzyskał spokój sumienia, uczynił bowiem wszystko, co było w jego mocy, więcej nic nie mógł robić i musiał właściciela tego nieszczęsnego kociołka jego losowi pozostawić. Tak mijały lata. Biedny kapłan pędził żywot skromny i spokojny z dnia na dzień i nie myślał już nawet o bumbuku czamandze, gdy go pewnego dnia niespodzianie ów kupiec odwiedził. W ręku trzymał zaczarowany kociołek i postawił go przed kapłanem. Świętobliwy ojcze, rzekł. Oto przynoszę wam na powrót wasz kociołek. Nie sądźcie, że jestem zakamieniałym grzesznikiem. Nie zapomniałem waszych cennych upomnień. Niegdyś odbyliście daleką podróż do mnie, a dzisiaj ja przybywam do was, by odbyć pokutę za moje grzeszne postępowanie. Wybaczcie mi, wielebny ojcze. Zważcie tylko, jak ponętny jest blask złota i jak często ono nas do złego pobudza. Prawda, że stałem się bogatym, ale chętnie chcę zrzec się większej części mojego majątku i tylko tyle zachować, abym na moje stare lata był wolny od niedostatku. Resztę przyjmijcie ode mnie, ojcze, proszę was i módlcie się za mnie, aby Królestwo Niebieskie nie było przede mną zamknięte, gdy mi przyjdzie umierać. Po tych słowach położył na ziemi obok kapłana duży worek złota i na znak pokory schylił czoło aż do ziemi. Kapłan, zrazu zdziwiony temi odwiedzinami, Ucieszył się potem i począł chwalić kupca za jego dobry zamiar. Odebrał złoto i przyrzekł, że oddaje natychmiast do kasy świątyni, aby służyło jedynie na cele szlachetne i dobroczynne. Przyrzekł nadto, że będzie się często modlił za duszę kupca i dał mu przy pożegnaniu zapewnienie, że gdy nadal będzie żył pobożnie i czcił Boga, znajdzie u Boga łaskę i przebaczenie piec, który w gruncie był dobrym człowiekiem, podziękował szczerze kapłanowi i wprowadził się znów w skromne i ubogie mieszkanie, jakie niegdyś zajmował. Odtąd pozostał przyjacielem kapłana i spędzał u niego wiele wieczorów i obaj opowiadali sobie wypadki ze swego życia. A co się stało z owym zaczarowanym kociołkiem? Kapłan, chcąc na przyszłość zapobiec, aby czary te na świecie się nie powtarzały, kazał za część pieniędzy od kupca otrzymanych wznieść obok świątyni małą kapliczkę, gdzie ten kociołek umieszczono. Tam odmawiał często modlitwy i palił dzień i noc dużo świętego kadzidła, a następnie ogłosił w całym kraju wezwanie, aby wszyscy pobożni, którzy chcą świątynię odwiedzać, także i w tej kapliczce odmawiali swe modlitwy, za intencje, by owe złośliwe czary raz na zawsze z kociołka ustąpiły. To się też stało, jodowego czasu kociołek ten stoi spokojnie na swoim miejscu. Zacny kapłan i jego przyjaciel kupiec już dawno w grobie, inni ludzie przyszli na ich miejsce i również pomarli. Ale cudowne zdarzenie z zaczarowanym kociołkiem Bubu Kuchamanga nie jest zapomniane i ludność w Japonii dziś jeszcze nieraz żywo o nim opowiada, wyrażając przetem życzenie, aby owe złośliwe czary nigdy się nie ponowiły.